Projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru Krośnieńskiego-Jasielskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Powiat Jasielski z powiatem krośnieńskim, miastem Krosno i miastem Jasło realizuje wspólny projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru Krośnieńskiego-Jasielskiego. Jesteśmy już na kolejnym etapie. Firma konsultingowa Ecorys opracowała koncepcję rozwoju i analizę potrzeb mieszkańców obszaru Jasła, Krosna i Gorlic. Na podstawie tych dokumentów będą planowane kierunki rozwoju miast i powiatów. Dostaliśmy zlecenie na określenie limitacji tworzącego się potencjalnego obszaru metropolitalnego miejskiego Krosna, Jasła i Gorlic. To znaczy wyznaczenie obszaru, gdzie te ośrodki miejskie Krosno, Jasło i Gorlice oddziaływują na okoliczne gminy. Czyli mówiąc jeszcze prościej, z jakich gmin mieszkańcy chcieliby dojeżdżać do Krosna, do Jasła, chcieliby pracować w Krośnie lub Jaśle, albo korzystają ze szpitali, czy młodzież korzysta ze szkoły. Ecorys zbadał już potrzeby mieszkańców. Były organizowane ankiety telefoniczne z miastami, z mieszkańcami miast i były organizowane sondy uliczne w 6 miejscowościach tutaj regionu, gdzie pytaliśmy zaczepianych mieszkańców na ulicy na temat, aby odpowiedzieli nam na pytania związane z problemami i sprawami, które nurtują mieszkańców tego regionu. Największym problemem jest problem dojazdu i to jest główny problem tego subregionu, żeby zapewnić dobry dojazd do ośrodków powiatowych. Kolejnym problemem, a może równie ważnym, to jest sprawa bezrobocia i zapewnienia pracy dla młodych ludzi, którzy są kształceni tutaj w szkołach i uczelniach wyższych. Ecorys zbadał problemy mieszkańców, to jest bezrobocie, migrację młodych ludzi, a także turystykę, komunikację i gospodarkę. Na podstawie wszystkich zebranych danych i przeprowadzonych analiz zostaną przygotowane dokumenty planistyczne, które ułatwią samorządom sięganie po środki unijne. Wstępna diagnoza wykonana w ramach analizy funkcjonalnej w naszym projekcie wykazała, że bardzo duże podobieństwa między powiatem krośnieńskim a powiatem jasielskim, jak również podobieństwa między naszymi powiatami a powiatem gorlickim. No, wynika z tego, że mamy bardzo podobne problemy, że ta struktura bezrobocia jest bardzo podobna, że mamy bardzo podobny przemysł, że mamy bardzo podobne warunki turystyczne. W związku z tym liczymy na to, że końcowy dokument pokaże nam, w którym kierunku, jakie projekty będą kluczowe dla rozwoju tych naszych regionów i który kierunek należy obrać, aby jak najbardziej optymalnie wykorzystać zarówno środki unijne, jak też i potencjał krośnieńsko-jasielski w połączeniu z potencjałem powiatu gorlickiego. Partnerzy projektu również dostrzegają konieczność podjęcia konkretnych działań w zakresie zdiagnozowanych problemów mieszkańców naszego regionu. Podstawowym problemem, z którym się borykamy, no to jest bezrobocie. No, to widać tutaj udział procentowy tego zjawiska w ogóle problemów. Jeżeli dostępność miasta będzie zdecydowanie lepsza, damy możliwość lokowania niekoniecznie dużych zakładów, ale małych i średnich, to w ten sposób przynajmniej przehamujemy zjawisko bezrobocia. Bo my wiemy, że tego się na prorozwojowo szybko nie zmieni. Natomiast sukcesem realistycznie patrząc będzie, żeby to nasze miasto przynajmniej nie kurczyło się, jeśli chodzi o demografię i żeby bezrobocie było na poziomie 5-6%, ale nie 18%. Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej zakłada, że tylko duże przedsięwzięcia będą mogły liczyć na dotacje. Samorządy potrzebują więc profesjonalnego dokumentu, który pozwoli konkurować z innymi podmiotami i efektywnie starać się o pieniądze. Już na dniach z przygotowanych analiz powstaną konkretne projekty, które mają rozwiązać problemy nurtujące mieszkańców. Projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności analiza
analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego i jasielskiego jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.